Głosowali wojska, Polacy zmieniają, przechodzą na lewą stronę, Koreańczycy po prawej. Sędzia spotkania, pan Austriak, pan Schiller. Ostatni pojedynek dzisiejszych ćwierćfinałów. Lesław Ćmikiewicz, Wawrowski, Lato, Wawrowski, dobre podanie, zbliżamy się pod bramkę rywali, dośrodkowanie, Szarmach, gol, piękna akcja, no nareszcie dobra akcja. Widzą Państwo, co to znaczą podania z pierwszego uderzenia, bez przyjmowania. Szybkie tempo akcji, dobre zagranie tutaj do Wawrowskiego, dobre w odpowiednie miejsce dośrodkowanie. Strzał, widzieli Państwo, Szarmacha, lekki, planowany, ale celny, wystarczający, aby zmusić do kapitulacji bramkarza zespołu Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Mimo asysty stopera Kim Jong-amina, Szarmach dał sobie radę. Ćmikiewicz na polu karnym. Lato, jest także Gorgoń, jest Szarmach, jest Kasperczak, Gorgoń. Lato startuje do piłki, Szarmach, ubiegł go jednak Kasperczak. Ćmikiewicz, jeszcze raz Lato, wykazujący wielką ochotę do gry, Szarmach i tuż obok. No, brawa, nieliczne brawa w tym spotkaniu. Dopiero po raz drugi widzą Państwo Grzegorz Lato, Andrzej Szarmach w podobnej sytuacji jak przy zdobyciu bramki w 13 minucie. Dejna, Kasperczak i z pierwszej piłki dośrodkowanie. Dobrze, Szarmach zatrzymał tę akcję. Szymanowski! Prawy obrońca znalazł się tam, gdzie środkowy napastnik. I Kazimierz Dejna. Żmuda przegrał pojedynek. Szybkie podanie na lewą stronę do Miąga. Miąg. Dobry zwód i dobry strzał. Andrzej Szarmach, pole karne, sam, duża szybkość i nadbiegający Dejna. Jeszcze raz Dejna. I nie ma rzutu rożnego, jak sugerował Kazimierz Dejna. Pola bramkowego z linii 5 metrów. Nowiona akcja. Wawrowski, podanie do Szarmacha, niezłe przyjęcie, Lato i Dejna i jęk zawodu. 16 metrów, strzał ostry. Szarmach, szybka akcja, z przodu Lato, Szarmach, dobre podanie, nie trafia Lato i kolejny strzał Kazimierza Dejny. Groźne są te rajdy, szybkie, dobre i niezłe dośrodkowania, dobre dośrodkowania Szarmacha. Szarmach i sędzia pan Schiller z Austrii kończy pierwsze 45 minut ćwierćfinałowego meczu obu drużyn. Prowadzenie Polski 1-0. I dobry strzał z dalekiej odległości, z 20 metrów. Celny strzał. Trzyma, rozdziera żołądek, zdaje się, otrzymał w tym starciu uderzenie, być może wprost słoneczny. Już startuje Szarmach, bardzo dobry w pierwszej części spotkania, gol, pięknie, Andrzej Szarmach, czwarta bramka w turnieju olimpijskim naszego zawodnika, 22 w reprezentacji narodowej, od razu huknął mocno i w krótki górny róg tuż przy spojeniu. Raz jeszcze Dejna,
Dobra piłka, nie dał rady Kim Kwang-sok i Sharmach lewą nogą podwyższa rezultat spotkania Polski z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną na 2-0. Akcja zespołu koreańskiego. Gorgoń. Groźnie 16 metrów. Ale interwencja Żmudy. Pierwsza wsteczna, druga nieprzepisowa. Koreańczyk kopnął Antoniego Szymanowskiego i sędzia wkłada rękę do kieszeni. Czerwona kartka, kopnięcie naszego obrońcy nie w starciu, a po zakończeniu akcji po gwizdku i wykluczenie. Wygrał Polak pojedynek. Znakomicie, Sharmach. Gol! Grzegorz Lato! No proszę Państwa, piękna akcja. Czysta, bardzo ładna akcja zespołu polskiego. Wiele ożywienia wprowadzają właśnie akcje Sharmacha w grze naszej drużyny. A także Grzegorza Laty, który wykazuje wielką ochotę do gry w tym spotkaniu. Dobre, idealne podanie i strzał w długi róg Grzegorz Lato. Przy piłce Dejna. Miękkie wrzucenie. Główkował Kasperca. Masztyk. Gol! Antoni Szymanowski zasłużył na zdobycie bramki. W pierwszej połowie spotkania miał idealną sytuację. Nie dopisało mu szczęście. Wyróżniający się zawodnik naszej drużyny. Bardzo w dniu dzisiejszym pracowity, zresztą jak zwykle. 4-0 dla zespołu polskiego. Raz jeszcze ta akcja. Lato, Maszczyk. I widzieli Państwo, Antoni Szymanowski z Wisły Kraków. 4-0. No, pozwolili Polacy teraz na złożenie się rozstrzału, na wykonanie strzału przez Honga z autu Polacy. Trener odnowy Antoni Łodziński, Zygmunt Maszczyk. I Andrzej Sharmach, kolejny wygrany pojedynek. Piękny dribbling, trzech zawodników pokonał. Bardzo ładna akcja naszego piłkarza. Proszę popatrzeć. W wysokiej formie Andrzej Sharmach. Piłkarska siatka. Strzelenie piłki między nogami rywala. Dribbling między trójką. Lato. Strzał Dejny, soczysty. Szymanowski. Ogaza! Roman Ogaza szybko złożył się do tego strzału. Lato. Dośrodkowanie lewą nogą. Sharmach. Rudy, Ogaza. Wygrany pojedynek biegowy z Kimem. Dobre dośrodkowanie, kapitalne i czyste uderzenie Grzegorza Laty. Piłka trafia mu dokładnie na nogę. Bardzo szybko wystartował tu do piłki Roman Ogaza. Dobre dośrodkowanie. I mimo asysty dwóch wali dał sobie radę Grzegorz Lato. 5-0 dla zespołu polskiego. Stracili ochotę do gry Koreańcy. Zespołu polskiego, dobra i kolejna bramka, nie! Andrzej Sharmach chciał chyba przerzucić piłkę nad wbiegającym akurat w linię strzału Dejną, aby piłka nie odbiła się od niego. Chciał może przerzucić nad głową. Tak nie było, ale wyglądało na to. I widzieli Państwo rajd Ogazy i od razu sytuacja strzelecka.